Dobra. Dobra, do charyzmy dam ci trochę, żeby lepiej było z mocami nieco. Co by jej tu dać? Myślę, że wyskilujemy jej trochę miecz świetlny. I damy moc leczenia, to podstawa u nas. Też do charyzmy. Treat injury. No i to damy mu leczenie i wszystko. No dobra, już nic nas na kasiku nie trzyma. Będziemy się zmywać, ale przy okazji doprowadzimy do małego rozłamu w wiosce Łukich, a mianowicie skończymy z tym gównem, jakie jest niewolnictwo. Bo niewolnictwo jest złe po prostu. Przynajmniej moim zdaniem. Bo niektórzy to pewnie by chcieli mieć 15 niewolnic do ich dyspozycji. Ale nie, dla mnie niewolnictwo jest chujowe i tyle. Dobra, oddajmy mu questa. Dobra. Dobra, ja mam już chyba wszystko. Spieprzamy stąd. Ja bym się na minę wpierdolił. A tak to się wpierdoli Dżuhani. Dżuhani, patrz trochę pod nogi, trochę. Przydałem się moc szybkości, ale ona aż taka potrzebna nie jest, a ja nie jestem za marnowaniem punktów mocy, bo mam ich mało dosyć. Nie na każdym awansie i mamy. Ale za to chyba mamy częściej do wyboru atuty. Właśnie podstawowa różnica między negocjatorem Jedi a obrońcą Jedi jest taka, że obrońca Jedi na każdym awansie ma do wyboru kolejną moc. Dobra, i zaraz się na nas rzucą łuki, czyli przydupasy Chundara. Za to, że pomogliśmy Fryerowi. Fajarowi? Chyba dobrze mówię. Jakoś tak się nazywał. Wiedziałem. Kto tam ma pioruny? Nie wiem. Wydawało mi się, że ktoś użył piorunów. Dobra, ja zajmę się tym grenadierem. Ja mu tu dam. No skacz! Dziękuję. Dobra, nie mam czasu się z wami bawić. Na Łukich warto użyć tego, bo to są silni przeciwnicy. Dobra, zrobię save'a w tym miejscu. I widzimy się jak opuszczę. I widzimy się jak opuszczę, jak już przejdę na górę z powrotem. No, jestem z powrotem i idzie, kontynuujemy teraz. Naszą podróż.
Aj, doskonale, nie musicie mi mówić, wiem doskonale, że w poprzednim odcinku był w chuj zdesynchronizowany komentarz z tym, z wideo. Ale to dlatego, że było po prostu za dużo cięć. I już się pogubiłem w tym, że... Dobra, on nam... To jest taka szybka podróż. I teraz będzie jadka. Zaraz ci pokażę, ile znaczy twój support. Dobra, powyżynajmy wszystkich w cholerę. Zabar się zajmę. No co tak stoisz? Ja pierdolę. Ja ci tu dam palej za... Zaraz... No dżuchani pokaż. Ale wy jesteście słabi. That is what a Jedi can do. That is what a Jedi can do. No da, ty stój dalej. Bardzo mądrze. Co już po czundarze? Słuchać tego ryku. Teraz mam nadzieję, że będę mógł questy pooddawać. Dobra. Niech zostanie stary skład. Mamy punkcioch jasnej strony mocy. Teraz patrzcie jak ten, jak wysoko jesteśmy. A ja miał kuszę Czundara, która chyba niewiele różni się od zwykłej kuszy, ale mniejsza o to. To jest kobieta? Nie wiem. Nie odróżniam płci łuki. Dobra, teraz poddawajmy questy, bo tu jest związany quest z zaginionym. To te drzwi były? Pokaż mi. Warwheel, chyba ten. Nie, nie chcę się już wykonywać. Nie, ja już nie chcę siedzieć na tym kasiku. Mam dosyć tych ryków i tych ryków łuki. W dupie już z tym questem, co tu mam. Nie pamiętam, kogo miałem o tym poinformować. A bo dobra, spróbuję jeszcze tam pójść, a jak... Tak, tak. Dobra, już użyję Juhani, bo ona szybciej zapierdala. Może tutaj.
Aha, czy jednak udało się coś wnioskować? Nie wiem, co ja teraz robię. Staram się unikać złych odpowiedzi. No i mamy kolejne punkciochy jasnej strony mocy. Jakąś nagrodę jeszcze dostaliśmy, fajnie. Persfazja, ciągle będę w to inwestował. Ojeju, jakie zaniedbanie. Teraz się wyskillujemy w tym trochę. Dobra, to się przyda. Czyli tarcza. Korci, jeżeli wziąć szybkość, ale niestety nie mam w tyle. Nie będę miała w tyle awansów, żeby wziąć wszystko, co mi będzie potrzebne. Dobra, i opuszczamy Kashyyyk, który zostanie wyzwolony spod jarzma niewolnictwa. Za naszą sprawą. Dobra, i spadamy stąd. Nic już tutaj nas nie trzyma. Już raczej nic. W sumie jeszcze jedno. Musimy poinformować tych dwóch panów przy lądowisku, że coś z ich robotem nie pykło. No nie pykło. What is it? Zapierdalaj, Dżuhani. Tu jakieś zwłoki nieprzeszukane. A, puste. Oczywiście mi się wydawało, że nieprzeszukiwane, no bo... Bo wiadomo. Aha. O co? Nikukuno no ba muli raciku. Dostaliśmy jakiś cyfronotes. What? Tak, i to jest quest związany z gildią. Ten cyfronotes dostajemy po tym, jak kasujemy Kalonorda. Bo jak się okazują, potem to jakieś gildii łowców nagród należą, czy jakieś podobne gówna. Słuchajcie, pozwólcie, że ja tutaj sobie myszkę tak przełowę. A to przeszukiwałem? Chyba tak. I to jest. No, są zadania związane po prostu wyeliminuj kogoś tego i tamtego, ale to dlatego. Ale nie będę wykonywał tych questów dlatego. Głównie dlatego, że one. Wykonywanie tych zadań owocuje ciemną stroną mocy, czego my nie chcemy. Dobra. Ja tutaj zrobię zapis.
Aha. Oj, tutaj. Tak, i gdybyśmy powiedzieli się za Czundarem, to mielibyśmy tutaj animację. Mielibyśmy teraz tutaj animację, w której najemnik Czerki cały czas. Który najemnik Czerki prowadzi jakiegoś Łukiego, czyli że niewolnictwo dalej działa. A ten skurwiel gdzieś spierdolił, ten Itorianin. Niszczyć ich, kurwa. Ja, my im tu damy niewolnictwo. Skacz! Bo nam wszystko tu pozabijają. Zawsze, znaczy się zawsze lubiłem od Kotora dwójki w sumie niż miażdżyć pracowników Zerki. Nie lubię, nie, nigdy nie lubiłem tych chujów. Dobra, i my już tutaj nie będziemy wracać, opuszczamy. Moment, wróć. Wróć! Nikogo nie potrzebujemy. Gdzieś tutaj powinni. A, tego nie przeszukaliśmy, moje przeoczenie. Jednak jest problem. Nie, a możemy jeszcze raz w sumie spróbować. Bo jak mamy porażkę, to jeszcze nie. Dopiero ten napis nam mówi, że no ni chuja nie otworzymy tego w inny sposób niż siłą. No ale gdzieś tutaj powinno być dwóch panów. No, zjebaliśmy questa, już ich nie ma, trudno. Dobra, to jeszcze rozejrzymy, może na statku coś ciekawego, kto wie, może. Dobra, ale to było na. Dobra, zobaczmy, czy ktoś ma co. A może jakieś nowe kryształy. Instaluję, podoba mi się. Bondarcą. Dobra, zainstaluję sobie ten. A ten damy do Juhani. No, przekombinowaliśmy trochę. Zaraz poradźmy, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia. Może Bastila na przykład. A ty, co mi tu miecz wyciągasz bez pozwolenia? No, ma być tu spokój. Sprawdźmy, czy Bastila ma coś ciekawego nam do powiedzenia. How can I help? Yes, I did. I wanted to speak to you about our mission and what lies ahead for us. It seems fate or the force is driving us into a confrontation. You must prepare yourself for when we face Malak. The confrontation will be difficult for you. I remember how hard it was when I first. It's true that due to my battle meditation, I was with the Jedi strike team that boarded Revan's ship. We did not kill Revan, however. Our mission was to capture Revan if possible. It was Malak who turned on his own master, firing upon Revan's ship while we were still on board it. It was his desire to kill us and his master both. Thankfully, we narrowly escaped the vessel as it exploded. As I said, we were there to capture Revan alive. The Jedi do not believe in killing their prisoners. No one deserves it. Remember that Revan and Malak were once great Jedi, heroes in every sense of the word. They demonstrate the danger of the dark. I'm sorry, we really shouldn't speak of this anymore. The memory of my confrontation. Dobra. A Karf, ty coś zaraz nam powiesz ciekawego? Yes, what's on your mind? Have I been quiet? Suppose I have. I guess I just don't like being left out of the loop. Left out of the loop, you know,
not being told anything, strung along. It's really started. For one thing, I want to know what the Jedi Council said to you. They pulled you in there and refused to tell. I'm rather curious to know what went on and why they didn't keep you on Dantooine for training. Isn't that? I'd be more than happy to, but she's as closed-mouthed as the rest of the council. I'm hoping you'll be the one to enlighten me. Bastila jest troszkę trudna. I may not know much about the Jedi, but I do know they aren't famous for taking on old Padawans and sending them a bond. What kind of bond? You mean to say that they told you that you were tied to Bastila in some way? You're a neophyte Padawan who's been saddled with the responsibility of tracking down these star maps. Why? I am not trying to provoke you or to imply that you're somehow responsible for the Jedi Council, but give me a hand here. There has to be a reason. No, I didn't mean that you weren't wanted or that I want to go. It's just, well, I'll tell you this much. I'm not going to wait around until I'm betrayed again. Yeah, we'll just see about that, won't we? Look, I didn't mean it that way. I want to get to Saul, not... No, no, forget it. It just seems that all I can do is insult you, isn't it? Just forget I said anything. Let's just get on with what we were doing. Tak, Karf też chyba nie chce specjalnie z nami gadać. To jeszcze może... Co tam z Juhani zagadajmy? How may I be of assistance to you? What is it you would like to speak to me about? Well, I suppose I have not talked very much about the Jedi I met back home. They, all of them, were so very invigorated. They were so very alive, so full of hope and energy and zeal. In retrospect, I can see it was a little bit tragic. Well, yes. These Jedi were going to fight the Mandalorians just after they had invaded. Many of those Jedi perished in the... But to us, they seemed invincible. Especially their leader. It was like... I know that. I was using poetic license. But those Jedi, they were enthralling. Everyone wanted just to touch them. Some people Wszyscy chcą dotykać Jedi? Not that the peace they brought lasted very long. Nie wiem, co jest ciekawego w dotykaniu Jedi, ale dobra. Ja nie dopytuję się. The Jedi left. The people grew complacent. Those who had been wronged saw their chance at revenge. The oppressed become the new generation. The non-humans were never treated well in any case. We felt the brunt of... Of course it was. They took their frustrations and hate out on us because the people they want. But no one looks out for the injustices we. But I am sorry. I should not have. No, it is not. Anger can lead. I thank you for your support. My outburst was uncalled for, but let us not speak more of this now. No proszę, Juhani też nam rąbka tajemnicy uchyliła. To jeszcze na koniec Jolly. Got something on your mind. Well, I suppose I could whip up some. Well, not to say that you go leaping into the. A, i Jolly nam może dać pakiety. Dobra. To mniejsza o to. Tak więc tutaj byłem dzisiaj na tyle. Tak więc mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.